Automotive Production Support na pewno jest dla nas wydarzeniem wyjątkowym, dlatego że skupia się nie tyle co na prezentacji oferty, jaką mamy, a bardziej na rozmowach dotyczących merytoryki, czyli mówiąc kolokwialnie problemach, jakie dzisiaj spotykają naszych partnerów, klientów i tym samym możemy rozmawiać tu i teraz o konkretnych zagadnieniach, o konkretnych wyzwaniach. Tym samym jest to dla nas bardzo efektywna i przyjazna forma działania. Kluczem do właściwego rozpoczęcia przygody z robotyzacją jest właściwa analiza swoich zasobów, swojej produkcji, swojego procesu, przyjrzenie się dokładnie tym miejscom, które potrzebują optymalizacji. Optymalizacji szeroko pojętej, bo nie zawsze musi być to tylko i wyłącznie wydajność. Czasami jest to aspekt na przykład jakości, brak rąk do pracy, czyli tego, co tak naprawdę nasza produkcja dzisiaj potrzebuje. I też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czasami to nie jest jeden robot, aby osiągnąć realne zyski, realne korzyści, dlatego że po prostu nasza produkcja często jest produkcją liniową i składa się z wielu procesów, z wielu etapów i tym samym musimy podnieść wydajność, czy też właśnie tą optymalizację w kilku miejscach jednocześnie, aby z punktu widzenia takiego globalnego osiągnąć realne korzyści. Konferencja Automotive Production Support jest dla nas w tym roku czymś nowym. Pudel stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku. Widzimy, że spotkania branżowe mają coraz większy sens. Widzimy oczywiście dzisiaj taką sytuację, że jest trend dla automatyzacji. Przypominam sobie sytuację, w której ja ponad 10 lat temu, wprowadzając automatyzację firmy Gödel w wykonaniu systemami Gantry, nie spotkałem się ze zrozumieniem odbiorcy. To było jeszcze za wcześnie. Dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy jednym z głównych dostawców części do przemysłu samochodowego. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dostarczać coraz to lepiej wykonane detale w lepszej technologii za coraz to niższą cenę. Stąd też daleko idące fuzje, które widzimy na rynku, firmy przejmują się nawzajem po to, żeby oczywiście wyeliminować konkurencję, ale przede wszystkim zwiększyć wolumen produkcji i obniżyć te koszty. Zastosować daleko idącą standaryzację, bo szanowni Państwo, automatyzacja to dążenie do tego, żeby standardy były wprowadzone w jak największych obszarach produkcji, jak to tylko możliwe. Zajmujemy się dostarczaniem regałów automatycznych, windowych, do składowania różnego rodzaju elementów, zarówno produkcyjnych, jak i montażowych. Dzięki regałom automatycznym windowym jesteśmy w stanie odzyskać powierzchnię składowania, poprawić dokładność kompletacji na produkcji na przykład, zwiększyć bezpieczeństwo zarówno składowanych elementów, jak i pracowników. Możemy dzięki też regałom automatycznym oszczędzić czas i zwiększyć wydajność magazynu. Rynek automotive jest bardzo ważny, jak zresztą wiele innych rynków czy segmentów dla naszej marki, ponieważ Torc ma rozwiązania do różnych segmentów rynku, w tym rynku automotive. Tylko jednorazowe czyściwa przemysłowe są w stanie zagwarantować najlepsze rozwiązania i dużo lepiej funkcjonować niż ciągle niestety popularne szmaty prane, które możemy spotkać w różnych segmentach rynku, w tym rynku automotive. My gwarantujemy, że niezależnie od czasu dostawy czy ilości tych dostaw, każde czyściwo jest dokładnie takie samo, ma dokładnie taki sam rozmiar i wykona dokładnie taką samą pracę w takim samym czasie. To wyróżnikiem tych targów czy tego eventu tak naprawdę jest to, że są tutaj wyłącznie specjaliści, którzy są bardzo zainteresowani różnego rodzaju produktami, które usprawniają różne procesy w branży automotive właśnie. Dlatego my jako Torc widzimy tutaj dużą szansę na to, żeby móc spokojnie porozmawiać z potencjalnymi naszymi klientami i uzmysłowić im wielokrotnie to, że nasze produkty doskonale mogą się wpasować w branżę automotive, jak od wielu lat zresztą mówimy o tym i komunikujemy.